Witajcie na 13 już odcinku z cyklu Trening Domowy z Dragonem. Dzisiaj potrzebna będzie skakanka. Trener Dominik będzie skakał na skakance na początku, a ja będę wykonywał te same ćwiczenia, ale bez skakanki. Także jeśli macie jedną skakankę na parę, to Wam wystarczy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie gdyńskie kluby sportowe. Piona dla Was. Trzymajcie się. Zaczynamy rozgrzewkę. I jedziemy. Wiemy, że w domu macie ograniczoną ilość miejsca, stąd też tylko jedna osoba na raz wykonuje schodzi przez skakankę. Powiem, żebym czuł się komfortowo skacząc na niewidzialnej skakance. Nie wiem sam co o mnie myślicie, ale dzisiaj się jeszcze tym nie przejmuję. Na pewno na koniec treningu mamy dla Was niespodziankę, szczególnie dla najmłodszych dragonów. Będzie śmiesznie, będzie zabawnie. Ok, i przechodzimy dalej. Pokażemy Wam teraz kilka możliwości skoków na skakance. Obunus skoki. Osoba, która nie ma skakanki, w tym momencie skacze bez skakanki. Stara się naśladować osobę, która ma skakankę. Możecie się zamieniać skakanką raz jeden, raz drugi. Teraz skip. Zwykłe skoki na przemian. Lewa, prawa, lewa. I przechodzimy do skipu A. Patrzcie, wysoko kolana unosimy. I skip C. I teraz przekładanka, raz prawej, raz lewej, przeskok, prawa, lewa, przeskok. Zacząć sobie pomału, dla kogo to jest ćwiczenie początkujące, pierwszy raz to wykonuję, to zwolnić sobie tempo pomalutku, pobawić się tą skakanką, to jest jeszcze cały czas rozgrzeweczka. Teraz trener Dominik się zatrzyma, weźmie dwa wdechy i będzie robił podwójny przeskok. Dwa bez skakanki, jeden skok obunus na rank. Ćwiczenie z pracownikiem. Dziękuję trenerowi Marcinowi, żeby tego nauczył. Już? To jedziemy, trenerze. Doskonała dyspozycja trenera Dominika. Lata nie ma, forma już jest. Czas na część główną treningu. Dzisiaj w części głównej mamy do zrobienia 5 ćwiczeń różnych, po 10 powtórzeń. Po każdym z tych ćwiczeń
wchodzimy na skakankę, wykonujemy 20 otworzeń na skakance. Albo zwykłych pojedynczych skoków, albo podwójnych. Już decyzja zależy od Was, od Waszej dyspozycji, od Waszej techniki skoków na skakance. Pierwszym ćwiczeniem będzie zejście do pozycji pompeczki, wykonanie pompki, powrót, wyprost. 10 takich powtórzeń. Później wykonamy 20 powtórzeń na skakance. Drugim ćwiczeniem będą scyzoryki. Kładziemy się na plecach i jednocześnie łączymy nóżki i dłonie. O, w ten sposób. Raz, dwa, trzy. Tradycyjne nasze scyzoryki. Później idziemy znowu na skakankę 20 powtórzeń. Wykonujemy kolejno 10 pompek wąskich. Wąskiej angażujemy mięśnie tricepsu i bardziej poprawmy w przód naszą klatkę piersiową dzięki tym ćwiczeniom. Dobrze. Znowu wykonujemy 20 powtórzeń na skakance i wykonujemy planka zejść. 10 takich z niższej pozycji, wejść do pozycji wyższej. Mocą brzuszek napięty, pośladki napięte, staramy się biodrem nie wachlować. Wykonujemy znowu 20 powtórzeń i ostatnie ćwiczenie, wykroki w tył. Od razu robimy na jedną nóżkę i później na drugą. Gotowi? Jak jesteście w domu, robicie w parach, to możecie zrobić tak jak ja z trenerem, że jedna zmiana. Tak, zaczynam od skakanki, idę na to ćwiczenie i tak będziemy sobie przychodzić. Gotowi? Uwaga! Start! Mniejszą wersję 10, 20 lub 30 nawet. I spokojnie, to jest nasz czas. Czekamy. Kolega, brat, siostra, znaczy brat, siostra, mama, mama, tata. Ewentualnie dziadek, babcia, jak są w formie i mieszkają z nami w domu. Jak tam trenerze? Dalej, dalej. Ostatni, okej. Okay. I słuchajcie, przybijamy sobie piąteczkę i jedziemy dalej. Też robić tak długo przez skoki na skakance, jak partner wykonuje ćwiczenie siłowe. Niech to będzie lepiej dla Was. Pamiętajcie, inne kluby też trenują, inni zawodnicy też trenują. Robicie to dla siebie, ale nie zapominamy o tym, że do rywalizacji sportowej wrócimy po przerwie. Po przerwie nikt Was nie będzie pytał, czy trenowaliście w domu, czy nie. Na zawodach, zawody wszystko zweryfikują. Ja się Was zapytam. Scyzoryki. Piątkę, słuchajcie, motywujmy się wzajemnie. Podgłośnie trochę muzyczkę. Wąskie pompki. Słuchajcie, dla chętnych 2-3 rundy. 2-3 rundy zróbcie. Między każdą rundą 2 minutki przerwy. Jestem. Powtórzę, 15 do 20, 25.
franc schodzenia. 20, tak? 10. Tak. Dajcie znać w komentarzach, ile powtórzeń zrobiliście. Teraz zaczynamy rozciąganie. Tak jest, zaczynamy od rozciągania. Na pierwszy rzut idą nasze mięśnie czworogłowe, przednie mięśnie łód. I słuchajcie, dzisiaj partner w parę ćwiczymy. Partner kładzie się na brzuszku, maksymalnie jak może przyciąga pięty do pośladka. Widzicie, tyle macie, potrafi po treningu tylko tyle, nie szkodzi. Blokuję mu delikatnie nóżkę i on mnie odpycha 20% siły mojej nogi. Cały czas równą siłą naciska, napiera na mnie nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Luzuję, delikatnie, słuchajcie, tyle co mi pozwoli. Widzicie, jak już nóżka poszła. Hop, i znowu to samo. Raz, dwa, cały czas 20% siły. Odpycham je. Nogi mam spięte, bo 3 dni temu przebiegłem półmaraton w lesie. 9, 10, znowu rozluźnia. Patrzcie, jak nóżka już ładnie poszła. I ostatni raz. Mocniej, mocniej. Odpychaj. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I luz, 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 luz. Delikatnie przyciągałem praktycznie. Już ten Maciek dotyka tutaj pośladka, prostujemy nóżkę i zajmujemy się teraz drugą. Z drugą widzicie jest dużo lepiej, dużo lepiej. I znowu to samo, odpychamy, odpychaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puść. Pięknie ta noga poszła. I znowu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, chwilę luzu. I ostatnia seria. 30 na każdą nogę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, luzuję. I patrzcie, już piętą tenę macie dotknąć swojego pośladka. To znaczy, że mięśnie się
rozciągnęły, wróciły do swoich prawidłowej długości. I zmiana, druga osoba. Przyciągam. Zaczniemy od lewej nogi. I druga seria. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znowu dociskamy. Partner powinien mieć kolce biodrowe położone na podłożu. I ostatnia. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i no, jest dotknięcie pośladka i druga noga. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I druga seria. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luzujemy nogę. Ok. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mam nadzieję, że uda nam się dotknąć teraz stopą już. No. Zaliczamy. Coś tam do poprawki, ale zaliczone. Ok, słuchajcie. No i teraz mówiliśmy, że będzie mała niespodzianka. Najważniejsza rzecz. Jutro trening dedykowany przedszkolakom. Wszyscy razem ćwiczycie z nami, ale trening będzie przede wszystkim dla najmłodszych naszych klubowiczów. Jutro na trening przychodzimy przebrani. Ubieracie to, co macie ciekawego w swoich domach. Kto ma kapelusz, to kapelusz. Można pomalować twarz. Można ubrać strój Batmana albo innego Supermana. I widzimy się na treningu. Możecie strój, macie trochę czasu do jutra zrobić. Możecie go zrobić, pewnie. Macie dzisiaj całe popołudnie i jutrzejszy poranek. Więc jak nie macie dużo zadane, no to robimy stroje na jutrzejszy trening. Widzimy się jutro o 12. Dziękuję, trenerze. Dziękuję. Do zobaczenia.